Takie czasy. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Bele do Maja. Dzisiaj ten obiecywany odcinek, w którym przesłucham sobie cztery piosenki, które podsyłaliście mi, i te piosenki brały udział w tegorocznych preselekcjach. Ja te piosenki sobie przesłucham, przeanalizuję, czy jest to propozycja lepsza, gorsza w porównaniu z piosenką, która ostatecznie została wybrana. No dobrze, no to oczywiście jest to pierwszy odcinek z tego cyklu, bo myślę, że jest wiele piosenek, które chcielibyście, żebym przesłuchał, więc oczywiście tam niżej w komentarzach zostawiajcie mi tytuły piosenek i wykonawców oraz z jakich preselekcji ta piosenka jest, żebym wiedział, co chcecie w kolejnym odcinku. A przechodzimy, a właściwie zaczynamy od piosenki z albańskich preselekcji. Jest to Elevana Gjata, jeżeli tak czyta się to nazwisko, i piosenka Metana. I tutaj trzeba zaznaczyć dwa fakty. Pierwszy jest taki, że Elevana jest nam znana z Czak Wizji, ponieważ brała ona udział w zeszłym roku w konkursie piosenki Czak Wizji. Natomiast drugi fakt jest taki, że była ona faworytką fanów, no i się nie udało. Nie pierwszy raz faworyt fanów nie wygrywa. Zajęła drugie miejsce po wielkim skandalu, ale Albania i skandale to też nic nowego. Skandal polegał mniej więcej na tym, że początkowo miało być tylko trójka jurorów spoza Albanii, a nagle znaleźli się też albańscy jurorzy, którzy właśnie Elevanę umiejscowili w swoich rankingach bardzo nisko, przez co nie wygrała. Metana i Elevana Gjata. Mocny zaśpiew na początek. W ogóle ciężko będzie oceniać i porównywać to do Fall From The Sky, no bo jednak Fall From The Sky jest po revampie, jest po angielsku i jest przystosowana do sceny eurowizyjnej niż do sceny albańskiej, ponieważ w Fiku, czyli w preselekcjach, jest orkiestra na żywo. Piosenka się budzi. I jest rytm. Raz, dwa. Raz, dwa. I ścisk. Miały, miały, miały. Takie minionki są w tle. Ja bardzo lubię minionki. I to oczywiście o melodii. Takie jakby zniekształcone dźwięki, zniekształcony wokal. Ale to pewnie jest jakiś instrument mi nieznany. Elevana póki co jest taka bardzo ograniczona w ruchach. Nie wiem, czy to jest jakby rozgrzewka i dopiero się pokaże w całości, czy po prostu ma taką sceniczność. Czyli generalnie refren polega na melodii. Ale okej, no. Lepsze to niż powtarzanie tej samej frazy 15 razy. Ciężko jest też to oceniać, bo to jest dłuższe niż 3 minuty, przez co ja już mam wrażenie, że się dłuży. Znaczy, że pewne kwestie się za bardzo powtarzają. Jest jakiś ruch w końcu ze strony Elevany. No, to jest sceniczne, to i festiwalowe, i sceniczne, więc mogłoby trochę jak Fuego tutaj zadziałać na zmysł nie tylko słuchowy, ale i wzrokowy. To chciałem powiedzieć. Bardzo krótko podsumowując, co zobaczyłem i usłyszałem, no to fajnie byłoby w końcu usłyszeć jakąś taneczną piosenkę z Albanii, więc ja bym się też trochę skłaniał bardziej w stronę tej piosenki. Myślę, że ona by tutaj fajnie i zabrzmiała, i wyglądała na scenie. Widać potencjał, tak? Patrząc na to, co przedstawiono nam podczas preselekcji, ale nie ujmując tutaj piosence, która została wybrana z Albanii, tak czy siak. Ciężko je porównywać, tak jak mówiłem. Niemniej, tak jak mówię, jestem już trochę zmęczony balladami z Albanii i chciałbym coś innego. Liczę, że w przyszłym roku może nas czymś zaskoczą. Natomiast piosenka Elevany jest bardzo fajna i gdybym ją zdecydować, to wolałbym ten utwór mimo wszystko, niżeli Ari Lene. Przejdźmy teraz do kolejnej piosenki i będzie to utwór z preselekcji norweskich. I będzie to piosenka One Last Time w wykonaniu Rein Alexander. I utwór wszedł do finału, ale w finale nie dotarł do tej takiej wielkiej czwórki, jeśli mógłbym to tak nazwać, do kolejnego etapu finału,
Tutaj też jest skandal, ponieważ Norwegia po raz pierwszy chciała użyć online votingu i ten online voting nie zadziałał, więc jury musiało zdecydować o tym, kto przejdzie dalej. No i to też był faworyt fanów i się nie dostał. Nie powinno to nikogo dziwić, a jednak. Ryan Alexander i One Last Time. Okej. Okay. Hagrid? To ty? To bardzo dziwne połączenie takiego niskiego, grubego wokalu. Tego wyglądu takiego wikingowego, potężnego, takiego bossa. Jak w grach takiego typu RPG, wiecie. Jak orkowie chyba, tak? Orkowie. Więc... I ta muzyka taka trochę taneczna. Aha. Super klimat, słuchajcie, bo... Mówię, on jak taki boss. I teraz jego pomagierzy wyskoczyli po prostu. I disco. Combo. Combo breaker. A on jak niby nigdy nic, rączki do tyłu, róbcie swoje, ja to mam. Ja tu tylko zbieram laury. O! Fuego! Ale jego wokal strasznie pasuje tu. To jest dziwne. Jest to w ogóle dziwne, że to wszystko do siebie pasuje. 100 razy lepsze niż ta cała Monika Ulrike. Jestem bardzo ciekaw, jakby się ułożyły wyniki, gdyby jednak ten online voting zadziałał. Akrobacje, wszystko to jest. Widzowie by to pokochali, nie wiem jak żyli. To jest zajebiste. On macha palcem, a oni świrują. O, pawiana. O tym mówię. Czuję się rozerwany, po prostu, tyle. Słuchajcie, no Norwegia mnie przekupiła. Jest mi bardzo przykro, że to nie przeszło dalej, bo jestem, tak jak mówiłem, bardzo ciekaw, jakby się te wyniki potoczyły, gdyby rzeczywiście Ryan Alexander się dostał dalej. Nie ujmuję nadal Ulrike, bo to jest solidna balada, ale tutaj była moc, tutaj bliżej widzą na pewno znowu Norwegia. Myślę, że też mogliby znowu być w topce u widzów, bo myślę, że finał byłby pewny. Co do jury, no to znowu raczej nie byłoby to zbyt wysoko, co też wyniki w norweskich presekcjach pokazały, że jednak jury woleli postawić na coś innego. Szkoda, że się nie odważyli. Ich strata, ale może za rok, skoro i tak organizują preselekcje, naprawdę lepsze. Od pierwszej sekundy tak naprawdę chwyci uwagę widza i słuchacza, więc naprawdę szkoda, że się nie udało, a z drugiej strony i tak nie będzie Eurowizji, więc zawsze to jakaś osłoda, prawda? I kolejna piosenka, którą przesłucham, to będzie piosenka z mołdawskich preselekcji. Będzie to utwór Dale Dale w wykonaniu Diany Rotaru. Na mołdawskie preselekcje to raczej trzeba się przygotować na wszystko. Nie ma krzeseł, na scenie już jest plus. Shake it! Sugar Mommy. Mołdawska lambadziara. I rytmiczne, i się człowiek rusza, a nie zastanawia się, czy chce być z nią, czy nie chce być z nią, czy idzie do więzienia. No praca kamer tutaj, no to jest Mołdawia jednak. No brakuje dynamiki w tym występie, jeżeli chodzi o przekaz telewizyjny, ale no, nie zwracajmy jeszcze to uwagi takiej. Trochę jakby Armenię tegoroczną chciało by się zmieszać trochę z Maru, ale tak bardzo delikatnie. Gdzieś tutaj ten sex appeal się pojawia. Nie wiem, jak taka Jenny from the Block mi się teraz przypomina. Ja mam za dużo skojarzeń naraz. I nie wiem, które jest najbardziej trafne. No na początku jeszcze było to fajne. Teraz już mam wrażenie, że ta piosenka trwa 4 minuty przynajmniej. Zabrakło pomysłu chyba. Ale na dyskotekę się nada. Na imprezkę, na grilla. Powiem tak, no jest lepsze niż pani Prison, ale to nie jest sztuką być lepszym, sztuką byłoby być czymś gorszym. A myślę, że takie kwiatki też są. Powiem tak, fajne, rytmiczne, skoczne, gdzieś na pewno brakuje mocy w tym wszystkim. Może to jest wina przekazu telewizyjnego, że nie ma tego uderzenia, ale myślę, że można byłoby tutaj się naprawdę pobawić i przy tym, i tym. Żeby coś z tego fajnego urzeźbić po prostu. No i ostatnia dzisiaj piosenka to będzie piosenka z fińskich preselekcji, którą zaśpiewa Erika Wickman i jest to utwór Cicciolina. Cicie już są tam, są cicie.
I utwór też był faworytem fanów i też nie wygrał, za drugie miejsce. Czy kogoś to dziwi, to jest jakaś reguła. Jeżeli macie jakiegoś faworyta, albo może inaczej, za rok sobie obierzcie faworyta, który nie powinien wygrać, to wygra ten, komu rzeczywiście kibicujecie. Może tak trzeba to robić. No cóż, Erika Wickman i Cicciolina. Sam jestem bardzo ciekaw, co zobaczę. Już widzę panią w lateksie. I niedźwiedzie brunatne? I to nie jest po angielsku, wow. Pani się naglądała chyba albo Dodys przed 15 lat. O Jezus, jeszcze ten tyłek. No. Albo RuPaul's Drag Race. Cicciolina. Jezu, to jest po prostu to, czego Eurowizja nie potrzebuje i nie chce. Takie Italy Disco, no. To jest tak lat 90. Ale w ogóle co to za pomysł, żeby... No ubrała się ten lateks, no dobra, ma jakąś tam berło. Ale co ten niedźwiedzie tu robią? Jakiś głębszy przekaz w tym jest? Może to jest piosenka o ochronie praw parków krajobrazowych. Dlaczego to było faworytem? Chyba nie ze względu na piosenkę. Może za postać. Jezus, dlaczego to było faworytem? Niech mi to ktoś wytłumaczy. Ani to chwytliwe, ani to dobrym smaku. Ja wiem, gusta są różne, nie powinno się tutaj komuś wytykać co lepsze lub gorsze, ale... No kiczem... Można się tutaj zachłysnąć. Może jestem dziwny, ale dla mnie to jest gorsze niż to, co wygrało. I bardzo ubolewam nad tym, że to było faworytem, bo to... było złe, po prostu w każdej postaci. Italii Disco lat 90. lateksy, kiczowate stroje, jakieś niedźwiedzie, choinki, nie wiadomo z czego zrobione, w ogóle nie wiadomo o co chodzi. Może pani jest jakąś królową fiordów czy co, nie wiem, niech mi tu ktoś wytłumaczy, wyjaśni, ale no, niestety nie podobała mi się ta piosenka, ich jako chyba jedyna z dzisiejszych tak naprawdę. Najbardziej mi się dzisiaj podobał Norweg i on tutaj jakby chyba nawet trafi na moją playlistę, tak sądzę, chociaż nie wiem, bo może być tak, że studyjnie ta piosenka tak nie działa na moje zmysły jak występ na żywo. I myślę, że Albania też zasługuje się na pochwałę. Dale, takie średnie w sumie. I Cicciolina, no to niestety, ale słabo. Więc jeżeli chcecie, żebym przesłuchał kolejne piosenki z preselekcji, no to tam niżej zostawiajcie i lajkujcie, wiecie, komentarze innych, jeżeli chcecie, to wiecie, ja wtedy wybiorę te, które będą najbardziej lajkowane. I to by było na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się gorąco, ciepło i zdrowo. I do usłyszenia. Cześć! I'm